Dobrze, mamy włączone nagrywanie i przechodzimy do następnego slajdu. O, super, dziękuję Ci bardzo. Więc tak naprawdę ja opowiem o pełni kilka słów. Turkus tak naprawdę jest tak właściwie pełnią samą w sobie, ze względu na to, że w teorii integralnej Kena Wilbera jest to pierwszy kolor na wyższym poziomie świadomości, który integruje wszystkie poprzednie poziomy. W turkusowej organizacji oznacza to, że różne spojrzenia na pewien aspekt będą mogły funkcjonować równocześnie, co będzie też poszerzało jakby perspektywę wszystkich stron. W odniesieniu do ludzi pełnię możemy też definiować jako wewnętrzną zgodność jednostki z innymi ludźmi, otoczeniem i samym sobą. A co się dzieje, kiedy tej pełni brakuje? Otóż zakładamy oczywiście maski i uniformy. Te maski i uniformy oznaczają przynależność i brak bycia sobą. Zaczyna panować racjonalność, a emocje i intuicja, duchowe aspekty pracowników są nie na miejscu i nawet są niemile widziane. Gdy zakładamy uniform w pracy, zaczynamy pokazywać i zachowywać się nie jako my sami, lecz w pewien z góry ustalony, oczekiwany i akceptowany sposób. Poproszę o następny slajd. A co wspiera pełnię w jej rozwoju i w bogaceniu naszej organizacji? Głównie wspiera ją właśnie samoorganizacja. A dlaczego? Po pierwsze, wychodzimy z relacji szef-podwładny, którego archetypem jest taka relacja rodzic-dziecko i wchodzimy w relację równy z równym, czyli dorosły z dorosłym, co pozwala nam ustawić je na jednym poziomie, a nie w jakiejś takiej niższej relacji czy w relacji hierarchicznej bardziej. Oczywiście samoorganizacja też daje nam takie bezpieczeństwo, powoduje, że zmniejsza się lęk w organizacji i następuje przyzwolenie na bycie takim niedoskonałym, na pokazywanie swoich własnych właśnie jakichś niedociągnięć, lęków, obaw, takiej jakby słabszej takiej kobiecej strony. Nawet mężczyźni, wiadomo, też mają taką, nie są tylko tacy macho, ale też mają swoją miękką stronę i często w pracy oczekiwane jest, że wszyscy będziemy pokazywać właśnie ten profesjonalizm, zakładać maskę tego właśnie tego twardziela, a nie będziemy pokazywać tego właśnie, że też czasem nie jesteśmy do końca w formie. Jakie praktyki też wspierają pełnię? Otóż taką najprostszą praktyką, które firmy często stosują, to jest przyzwolenie na przyprowadzanie zwierząt właśnie do biura. I dzięki temu ludzie, którzy przebywają ze zwierzętami, się odstresowują, a często to, że muszą wyjść w ciągu dnia z pracy na taki spacer ze zwierzęciem, z pieskiem, czy wyjście nawet z kotkiem, powoduje to, że zmniejsza się u nich poziom stresu. I podobnie też działają takie przedszkola przypracowe, gdzie rodzice nie muszą się stresować, co tam się dzieje z ich pociechami, czy płaczą, czy nie płaczą, tylko w każdej chwili mogą ich odwiedzić, mogą zjeść z nimi lunch, czy też inny posiłek, a oprócz tego mogą się też z nimi pobawić i udowodnione jest, że taka zabawa z dziećmi zmniejsza poziom agresji u ludzi. Następną praktyką, jaka wspiera pełnię, to jest wolność w doborze obowiązków i inicjatyw, która właśnie powoduje takie uwolnienie kreatywności. Następnie podnoszenie świadomości dotyczących relacji z innymi i z samym sobą. Takie podnoszenie świadomości u wszystkich, że na przykład słowa i czyny wpływają na relacje z innymi ludźmi i uświadomienie ludziom, jak bardzo to podkopuje środowisko zawodowe i psuje atmosferę w pracy. Jest też, firmy często jakby pokazują brak akceptacji na używanie właśnie wyzwisk, drwin, sarkazmu czy takich innych szyderczych zachowań,
które tak naprawdę one podważają samoocenę i sugerują, że dany człowiek ma mniejszą wartość od innego. Jedną też z podstaw takich pozytywnych relacji z innymi ludźmi jest samopoznanie, czyli poznanie własnych emocji, uruchomienie w sobie właśnie empatii i pozytywnego nastawienia. Następnie są szkolenia dla nowo zatrudnionych o wartościach firmy oraz podstawowych zasadach w niej panujących. Powoduje to złapanie tak jakby wspólnego punktu odniesienia oraz wspólnego języka organizacji, czyli tak jakby wcześniej powiedziałam, że niepozwolenie na właśnie na takie negatywne wypowiedzi uczy też nowo przyjętych, że nie zachowujemy się w ten sposób, staramy się właśnie być pozytywni. Następnym też taką praktyką, która wspiera pełnię, jest tworzenie przestrzeni refleksji. I żeby tak troszeczkę opanować umysł i pozwolić takiej prawdzie wyłonić się z głębi nas, właśnie kładzie się duży nacisk na tworzenie przestrzeni właśnie na taką ciszę, na skupienie, refleksję. Podejmuje się właśnie również takie praktyki kontemplacyjne, takie jak na przykład medytacja, joga, a nawet modlitwa. I też bardzo często jest przyzwolenie właśnie na spacery, albo firmy tworzą takie pokoje ciszy, gdzie ludzie mogą w spokoju odpocząć, skoncentrować się, albo też właśnie zrelaksować. Takich jeszcze z takich działań grupowych to firmy tworzą taką przestrzeń na właśnie wspólne chwile takiej autorefleksji. Często jest to realizowane przy pomocy coachingu grupowego. Takim jeszcze innymi formami tego tworzenia przestrzeni refleksji są właśnie też dni ciszy albo też na przykład refleksje w dużych grupach. I to wszystko z mojej strony. To teraz może Piotr trochę o celu opowie. Tak, przechodzimy do kolejnego, drugiego filaru turkusu, który nazywamy ewolucyjny cel. I tak jak czytam i słucham Frederica Laloux, to od samego początku do dzisiaj ten filar sprawiał i dalej sprawia mu jest dla niego największym wyzwaniem, żeby go wyjaśnić. Więc są takie jakby trzy aspekty, które chciałbym przybliżyć w kontekście ewolucyjnego celu. Pierwsze to jest, gdy myślimy o celu, o celach, to wielu ludziom od razu przychodzi na myśl takie standardowe terminy jak wizja, misja firmy albo zespołu, jakaś strategia. I tak tutaj widzicie na tym obrazku, który pochodzi z poradnika przedsiębiorcy, no reprezentuje to właśnie takie standardowe podejście, że każda firma powinna mieć taką wizję i misję. Natomiast to, co różni to standardowe podejście do wizji i misji jakiegoś planu strategicznego na realizowaniu go od ewolucyjnego celu, od tej koncepcji ewolucyjnego celu, o którym mówił Frederic Laloux, to jest to, że to pierwsze, czyli ta wizja i misja zazwyczaj są statycznymi wyrazami, tak? Jest to ustalone raz i zazwyczaj to się nie zmienia. I ta wizja i misja zazwyczaj jest ustawiona przez jakieś kierownictwo, więc jest ustawiona przez wąską grupę ludzi i zazwyczaj właśnie odzwierciedla ich poziom świadomości. Czyli w zależności od tego, na jakim poziomie świadomości
to kierownictwo, które ustala tą wizję i misję, no to będzie zawarte, tym będzie ta wizja i misja wybrzmiewała. I ponieważ jest to ustalane przez wąską grupę ludzi, no później po ustaleniu jest po prostu oczekiwanie od pozostałych pracowników w firmie do przyjęcia tego, do zaadaptowania i do podporządkowania się temu, co wąska grupa ludzi, która niekoniecznie jest na tym samym poziomie świadomości, co reszta wymyśliła. Więc to, co jest ważne, że w tym standardowym podejściu mamy coś stałego, takiego, które jest brak tego oczekiwania, czy też gotowości, że to będzie właśnie ewoluowało, zmieniało się. Gdy Frederic Laloux mówi o ewolucyjnym celu, to mówi o czymś, co cały czas ewoluuje. To jest po pierwsze coś, co nie jest efektem naszego racjonalnego myślenia. Bardzo często nawet nie jesteśmy w stanie tego zapisać. To jest to coś, co jest poza naszym umysłem. To jest coś, czemu cały czas się przysłuchujemy. I ponieważ cały czas się temu przysłuchujemy i cały czas go odkrywamy, nie ma tej potrzeby, żeby ją uchwycić, bo ten cel ewolucyjny jest tak naprawdę ciągłym procesem. Drugi aspekt ewolucyjnego celu to jest właśnie odejście od takiego starego paradygmatu, gdzie firma ustala sobie wizję i misję i później tworzy strategię i dąży, i ta strategia służy temu, żeby realizować tą wizję i misję. Zazwyczaj ta strategia jest nastawiona na ogólnie pojęty wzrost i rozwój. W większości firmach te strategie mają na celu ciągły wzrost i rozwój, a co za tym idzie? Ciągłe podnoszenie zysku, zwłaszcza jeśli mówimy o firmach dochodowych. Więc każda większa korporacja, jej głównym celem to jest ciągłe pomnażanie zysku. Co więcej, w niektórych krajach jest to nawet zapisane w aktach prawnych, że firma, jej obowiązkiem jest pomnażanie zysku dla shareholderów firmy. I gdy ten cel nie jest realizowany, jest wręcz łamane prawo. W tym nowym paradygmacie, o którym właśnie Frederic Laloux mówi w swojej książce i opisuje ten ewolucyjny cel, jest właśnie odejście od tego ciągłego planowania i kontroli, które jest nakierowane tak naprawdę na ciągły wzrost firmy i podnoszenie zysku, na odczuwanie i współgranie zarówno wszystkich osób, które są częścią danej organizacji, jak i tej organizacji, która jest częścią też czegoś większego, bo każda organizacja, mimo że jest jakąś już skończonym bytem, w sensie jest autonomiczna, może działa w większym kontekście. Więc w tym nowym paradygmacie, gdy mówimy o ewolucyjnym celu, jest ciągłe przysłuchiwanie się, przyglądanie się temu, gdzie ta organizacja z wszystkimi ludźmi, którzy tworzą tą organizację, z całą tą energią, która jest częścią tej organizacji, w którą stronę chcemy, żeby ona ewoluowała.
Często posługuję się takim cytatem od Fryderyka Laloux, gdy on został zapytany w kontekście twórcy, no chyba najbardziej znanej turkusowej organizacji Burcak, która też ma swoich shareholderów, jak oni zarządzają relacją właśnie z shareholderami. I jego odpowiedź polegała na tym, że on się tym w ogóle nie zajmuje. Nie jest jego celem, żeby dbać o relacje z shareholderami. Ta relacja jest ważna, ale to jest bardziej wynik uboczny działania firmy. On powiedział, że jego celem jako prezesa firmy jest przede wszystkim ciągłe nasłuchiwanie, przyglądanie się, odczuwanie, w którym kierunku ta organizacja chce podążać. I on w swojej roli czuje się najbardziej odpowiedzialny za to, żeby sprawiać, że ta organizacja z tymi aspiracjami, z tą energią mogła faktycznie dążyć w tym kierunku, w którym ona chce. I ten kierunek też cały czas ewoluuje. I podobnie jest z zyskiem. Zysk jest ważny w każdej firmie dochodowej, natomiast nigdy nie jest celem samym w sobie dla organizacji turkusowej. I tutaj też często właśnie Fryderyk Laloux posługuje się tym porównaniem, że zysk jest jak powietrze. Tak? My ludzie potrzebujemy powietrza, żeby żyć, ale na pewno nie żyjemy po to, żeby oddychać. Tak? Więc tak samo jest zyskiem, że ten zysk jest konieczny do funkcjonowania każdej firmy dochodowej, natomiast nie jest to celem funkcjonowania. Cel jest tym czymś wiele wyższym. Trzeci aspekt celu ewolucyjnego to jest to przejście w ramach przechodzenia z tego starego paradygmatu na nowy, jest przejście od tego postrzegania organizacji, które towarzyszy nam już od tak naprawdę rewolucji przemysłowej, gdzie firmy były tworzone, tak jakby to były wielkie maszyny. I teraz, gdy się przyjrzymy każdej większej firmie, nawet terminy są bardzo często zapożyczone, są bardzo takie mechanistyczne, żeby terminy, którymi się posługujemy, żeby opisać sposób funkcjonowania firmy, opisać procesy, są często bardzo zapożyczone z inżynieringu, z tego, w jaki sposób my postrzegaliśmy kiedyś maszyny. I na taką modłę budowaliśmy i wciąż budujemy te standardowe, no nie turkusowe organizacje. Turkusowa organizacja jest czymś bardziej organicznym, tak? I jako taka jest po prostu podporządkowana dokładnie tym samym prawom natury, które towarzyszą każdemu innemu bytowi naturalnemu, każdemu innemu organizmowi. I tak jak każdy organizm w pewnym momencie pojawia się na tym świecie, a pojawia się po tym, żeby na nim po to, żeby swoim bytem zamanifestować coś. I tak samo się dzieje z organizacjami turkusowymi, które mają ten ewolucyjny cel. Jest ta świadomość, że ich funkcjonowanie, ich sam fakt, że ta organizacja powstała, jest wynikiem tego, że w naszym świecie, w naszej naturze jest potrzeba, czy też jest gotowość, żeby coś nowego zostało zamanifestowane.
I to coś nowego nawet na początku nie jest znane, jest cały czas poznawane, jest odkrywane. I tak jak powiedziałem na samym początku, ten filar zawsze sprawiał najwięcej problemów Fredrikowi, żeby wytłumaczyć, o co chodzi, czym to się różni, tak jak powiedziałem, od takiego standardowego podejścia, wizja, misja, strategia. I na koniec Fredrik Eralu też się pyta, znaczy jest opytywany, dostaje takie pytania, no dobrze, ale skąd ten cel, jak on ma powstać, kto jest odpowiedzialny za to, żeby on został zauważony, no i w pewnym momencie w jaki sposób zwizualizowany, czy też zapisany. Sposób, jaki on na to odpowiada, to jest, są dwie ważne rzeczy, jeśli mówimy o to, kto i w jaki sposób ma stworzyć ten cel, który ciągle ewoluuje. No po pierwsze, żeby on był ewolucyjnym, prawdziwie ewolucyjnym celem, to on musi mieć zarówno ten aspekt racjonalny, który przychodzi z naszego racjonalnego umysłu, ale też musi mieć te pierwiastki, które pochodzą od naszego serca i też od czewi, po angielsku to się mówi, że jest ten gut feeling, tłumaczymy na polskie, chcemy, żeby ten pierwiastek, który pochodzi z tych naszych czewi, z takiego troszeczkę intuicyjnego postrzegania świata, to wszystko musi być częścią tego celu. A druga rzecz, mimo że ten cel ewolucyjny on cały czas ewoluuje, dojrzewa w organizacji i w tym procesie biorą udział wszystkie osoby, to jednak jest potrzebna ta jedna osoba, która będzie jakby fasylitowała ten proces. Ta jedna osoba w każdej takiej firmie turkusowej jest potrzebna, a wokół niej będzie krążyła ta energia. Tak? Natomiast to nie jest to samo, co prezes firmy takiej standardowej, pomarańczowej, ustalający jakieś cele strategiczne. To jest bardziej tworzenie takiego pola, w którym ten cel ewolucyjny może cały czas dojrzewać. To tyle, jeśli chodzi o cel ewolucyjny, i przekazuję teraz. Nim jeszcze, Piotrze, przekażesz Alicji, to widzę, że tutaj pojawiły się pytania na temat właśnie celu ewolucyjnego. I czy zechciałbyś na nie teraz odpowiedzieć, czy zostawiamy to na koniec? Myślę, że możemy od razu. Bo ja nie mam. Tak, przeczytam już pytanie. Jedno pytanie jest, czy ktoś pamięta od Lalu, czy podawał przykłady ewolucji celu? I to jest pytanie chyba do wszystkich, nie tylko do ciebie, Piotrze. Dokładnie. Pytanie o nasze wspomnienia z książki Lalu, bo to jest faktycznie koncepcja bardzo taka enigmatyczna, a jednocześnie ja bym chciała mieć taki przykład i nie pamiętam osobiście, dlatego też pytanie takie zadaję do wszystkich. Ja powiem szczerze, że w książce Lalu, to już trochę czasu minęło, jak ją przeczytałem, więc nie pamiętam. Natomiast powiem szczerze, że jak się przygotowywałem tutaj do tej prezentacji i czytałem różne inne publikacje, to natknąłem się na jeden blog, który opisywał, jak ten cel ewolucyjny, to bardziej koncepcja, funkcjonuje w danej firmie i tam był podany przykład, jak to u nich ewoluowało, więc mogę się tym podzielić. Podziel się, fajnie by było, tak? Bo to jest jakieś takie, ja mam takie poczucie, że nie było przykładu, ja przynajmniej go nie pamiętam i że to jest jakiś konstrukt, który został stworzony, który oczywiście można wypełnić treścią, tak? I te firmy pewnie ewoluują nawet z samego
z samych innych aspektów, to powoduje, że, czyli samoorganizacji na przykład, powoduje, że ten cel jest gdzieś przetransformowany przez całą organizację, ergo ewolucyjny. Tak. Jeszcze jedno pytanie jest tutaj od Pauliny też. Jej dotyczy właśnie tych aspektów prawnych o zysku jako obowiązków, o zapisach prawnych o zysku jako obowiązku. Czy znasz kraje, w których jest taki zapis? Tak, w Stanach Zjednoczonych. W Stanach jest, tak? Że jak firma nie dowiezie, to ma co? Co się dzieje? Wiesz co, tak szczegółowo ci nie odpowiem, ale... Jest to objęte obowiązkiem prawnym, że zarząd ma obowiązek w świetle prawa skupiać się na w pierwszej kolejności na pomnażaniu kapitału stakeholderzy po polsku. Udziałowcy. Udziałowcy. Jasne. Więc jeśli ktokolwiek dowiedzie, że zarząd skupiał się na czymś innym, może wnieść wniosek do sądu, żeby zostało złamane prawo. Jasne. Okay. Jeszcze jest pytanie od Andrzeja o praktyki wspierające ewolucyjny cel. Czy dałbyś radę podać jakieś przykłady? Myślę, że ja nie umiem podać praktyki, która jest nakierowana tylko i wyłącznie na ewolucyjny cel. Te praktyki, o których ty mówiłaś, Ania, równie dobrze każda z nich wspiera nie tylko pełnię, ale równolegle wspiera ewolucyjny cel. Te trzy filary funkcjonują jako taka trójca i one mogą funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, jeśli wszystkie trzy są równolegle wspierane. Więc wszystko, co robimy, najlepszy przykład chyba to jest ta ostatnia praktyka, o której mówiłaś. Czyli nie pamiętam, jak to nazwałaś, ale tam, gdzie się pojawiały takie rzeczy jak spacery, kontemplacja, czy też nawet modlitwa, to wspiera jak najbardziej pełnię, ale to jak najbardziej wspiera również celu ewolucyjnemu. Bo pamiętajmy, cel ewolucyjny nie pochodzi, nie jest rezultatem naszego racjonalnego myślenia. Więc kiedy nie myślimy racjonalnie, kiedy się wyciszamy, tak? Gdy wchodzimy w modlitwę przykładowo, nie ma racjonalnego myślenia, a więc wtedy zwiększamy szansę, że ten cel będzie cały czas ewoluował, czy też nasze słuchanie tego celu ewolucyjnego będzie jeszcze bardziej wyostrzone. Dobra. Proponuję skontrolować. Jeżeli mogę dodać do tego celu, bo to jest jeszcze taka praktyka, która jest super i według mnie ona tutaj super pasuje, czyli Dragon Dreaming. I to cały proces prowadzenia projektów, ale też można spokojnie wykorzystać tą fazę Dream do właśnie ewolucyjnego celu, takiego, który wyczuwa to, co wyczuwają ludzie w organizacji, jeżeli uznać, że to oni są sensorami, tak? To jest taka praktyka i Andrzej tutaj dodał, że też puste krzesło, tak? Czyli taka z team coachingu, taka praktyka pustego krzesła. Mm-hmm. Jeszcze dodałbym jedną rzecz, bo to jest ważne, co nam może uciekać. Ewolucyjny cel jest celem organizacji. I to, co Lalu podkreśla, organizacja jest też podmiotowa. To nie tylko tak, że każdy z członków organizacji jest podmiotowy i działamy partnersko, ale organizacja sama w sobie jest też podmiotem. Stąd praktyka pustego krzesła jest związana z tym, że się wsłuchujemy nie w siebie, ale w organizację. To jest taki dodatkowy poziom podmiotowości, który tutaj się pojawia i warto na to, o tym pamiętać i na to zwracać uwagę.
Dobra, dziękujemy. Myślę, że moglibyśmy już przejść chyba do samoorganizacji. Teraz czas nas troszeczkę goni, więc zapraszam Alicję. Tak, to teraz przechodzimy do kolejnego filaru, którym jest samoorganizacja. Natomiast jeżeli chodzi o definicję samoorganizacji, to przejdę do niej na koniec. A teraz chciałabym, żebyśmy wyobrazili sobie sytuację, w której rozpoczynamy jakiś projekt, jesteśmy w pracy, spotykamy się na spotkaniu, żeby omówić jakoś dane zagadnienie właśnie związane z tym projektem. Jesteśmy ekspertami dziedzinowymi, spotykamy się z innymi ekspertami właśnie, żeby przedyskutować jakieś rozwiązanie, żeby jakby rozwinąć nasz projekt, pchnąć go do przodu. Natomiast co się dzieje na tym spotkaniu? Nie bardzo w ogóle ktokolwiek chce się wypowiadać, mimo że tak jak wspomniałam, właśnie wszyscy są ekspertami dziedzinowymi. Zostaje rzucony jakiś temat, jakiś pomysł, natomiast nie zostaje on przedyskutowany, mimo że po głowie uczestników chodzą takie myśli, że no może nie do końca jest to najlepsze rozwiązanie, no to nikt wtedy nie zawiera głosu. No i efektem takiej pracy jest to, że wychodzimy ze spotkania z jakimś rozwiązaniem, które generalnie no, nie jest najlepsze ani dla naszego projektu, ani dla naszej organizacji, ani w ogóle myślę, że również dla właśnie tych ekspertów, którymi jesteśmy. I dlaczego się tak dzieje? No myślę, że ma na to wpływ bezpieczeństwo psychologiczne, które właśnie jest takim przekonaniem, że nikt w zespole nie będzie ukarany za swoje przekonania, za swoje racje, właśnie nie będzie jakby wyodrębniony z grupy przez to, że może zwrócił uwagę, że ten rzucony pomysł nie jest najlepszy, ale że też może można go rozwinąć w jakimś innym kierunku. No i właśnie bezpieczeństwo psychologiczne wzmacnia bardzo właśnie taką chęć podzielenia się pomysłem, poproszenia o pomoc, przyznania się do błędu lub wątpliwości. I w ogóle tutaj chciałam tak krótko wspomnieć, że bezpieczeństwem psychologicznym ostatnio zainteresował się Google za sprawą badania Aristoteles. Właśnie badali różne wskaźniki wpływające na to, że ludziom dobrze się pracuje i też na wskaźniki, które w ogóle wpływają na efektywność pracy. No i to bezpieczeństwo psychologiczne w sumie jest na pierwszym miejscu. Także tego nam zabrakło w tym naszym spotkaniu. Przejdźmy dalej, bo myślę, że tutaj jeszcze tak pokrótce warto jest wspomnieć w ogóle, dlaczego my chcemy, żeby ci eksperci pracowali w sumie razem. Czy może no nie lepiej by było, żeby każdy z nich dostał jakieś tam zadanie i sobie popracowali każdy osobno, a później gdzieś tam wysłali wyniki pracy. I podoba mi się to stwierdzenie właśnie z tej zasady ciemności, mówiącej o tym, że żaden agent w systemie nie zna wszystkich jego zachowań, a jeżeli jednak by się tak stało, że jeden agent na cały system, no to wynika z tego, że po prostu całość systemu jest w tym agencie. No i po prostu każdy z nas do tego projektu wprowadza właśnie taki swój puzzle, na który składa się doświadczenie, kompetencje, jakiś inny punkt widzenia. No i tylko razem jesteśmy w stanie wypracować właśnie lepsze rozwiązanie, takie, na które nigdy w pojedynkę byśmy prawdopodobnie nie wpadli. I przejdźmy dalej właśnie do tego w ogóle, czym jest samoorganizacja. Samoorganizacja jest to proces, w którym nie decydujemy się na hierarchiczny sposób pracy, a na płaską strukturę. Mamy tutaj współpracujący ze sobą zespół, który może decydować między innymi o tym, w jaki sposób pracuje, jakie zadania podejmuje i w jaki sposób je realizuje. Bardzo często tutaj właśnie spotykamy się z tym, że zespół sam zwraca uwagę na to, że na przykład potrzebuje nowego członka w zespole, biorą też odpowiedzialność za rekrutację. No i w ogóle biorą odpowiedzialność, czyli te wyniki ich pracy jakby dotykają bezpośrednio ich, a nie ich przełożonych, tak jak to bardzo często się dzieje na przykład w pomarańczowych organizacjach. No i co jeszcze? Uczestnicy, członkowie zespołu samoorganizującego się
współpracują ze sobą, pracują nad wspólnym rozwiązaniem. I dlaczego na początku wspomniałam o tym bezpieczeństwie psychologicznym? Myślę, że właśnie sama organizacja pozwala na wypracowanie takiego bezpieczeństwa, takiego komfortu pracy i miejsca, gdzie ludzie z przyjemnością przychodzą pracować. No i oczywiście na tym spotkaniu mogły się zadziać jeszcze przeróżne rzeczy, to jest tylko jednostronne spojrzenie. Natomiast wydaje mi się, że największą i taką wartością, z którą ja chciałam się podzielić właśnie, jeżeli chodzi o samoorganizację, to właśnie taka chęć ludzi do wspólnego działania, brak strachu i też takie spojrzenie na czyjąś perspektywę. A na koniec taki cytat, który w sumie bardzo mnie zainspirował i w ogóle szukanie odpowiedzi na to dało początek takiej mojej turkusowej drodze. Więc dlaczego tak wielu ludzi pracuje tak ciężko, by móc uciec do Disneylandu? No i to właściwie wszystko, co przygotowałam. Dziękuję. Dzięki, Alicja. I teraz zapraszamy Iwonę, żeby nam zaprezentowała, jak u nich wygląda dokładnie w ich fundacji Sarigato, jak wygląda samo organizacja. Okej. Witajcie, w końcu mogę powiedzieć to oficjalnie, żeby wszyscy mnie usłyszeli. Już się włączam na pełny tryb. I co? Na początek tak sobie myślę, że fajnie byłoby, żebym Wam opowiedziała troszkę, kim jesteśmy, żeby móc na konkretnych przykładach analizować case'y. I tutaj mamy, Fundacja Sarigato składa się z dwóch projektów. Patrzę sobie jeszcze na zegarek, żeby tutaj dobrze pilnować się czasu. Okej. Okay. Fundacja Sarigato składa się z dwóch projektów. Jeden to Karmimy Psiaki, w którym pomagamy schroniskom i generalnie walczymy z bezdomnością wśród zwierząt w Polsce. Oraz drugi, działamy w całej Polsce na stałe, pomagamy 16 schroiskom, ciągle tam dodajemy nowe do pomocy, szukamy nowych, by pomagać jak na największą skalę. I drugi projekt to Hakersi. Hakersi to jest taka społeczność, w której uczymy potrzebujące dzieci z domów dziecka, z biednych rodzin, programowania i robotyki. Zapoznajemy je z nowymi technologiami, wysyłamy im komputery, sprzęt do nauki, wszystko po to, żeby one szybko się mogły usamodzielnić, bo jak pokazują właśnie badania, to obecnie bardzo dużo programistów brakuje na rynku, dobrze można zarabiać i w miarę szybko można się do takiego zawodu dostać. No i jeszcze teraz w pandemii się okazało, że jest duży problem z komputerami w ogóle wśród młodzieży, wśród szczególnie dzieci potrzebujących, stąd też jakby zaczęliśmy dostarczać komputery, szczególnie do domów dziecka. No i jak to wszystko się teraz ma, jeżeli chodzi o turkus? Ja oczywiście też się inspiruję w swoich działaniach tymi dwoma książkami, tymi dwoma nazwiskami, one zawsze gdzieś mi towarzyszą i zaglądam do nich regularnie, szczególnie profesor Blikle, 500 stron, Biblia moja, zawsze gdzieś z boku mam. Także każdemu polecam. Lubię sobie też czasem wracać do tego rysunku Kasi Krogulec, która fajnie złapała, czym tak naprawdę jest turkus. I tutaj, jeżeli chodzi o samą organizację, to tutaj mamy taki fragment, że właśnie ważne jest to, że pracownik sam decyduje o tym, co robi, w którą stronę iść, w którą stronę się rozwijać. A tak naprawdę cele pracownika są takie same jak cele organizacji. Jakby tutaj, jeżeli chodzi o samo organizację, samo zarządzanie, to są takie dwa najważniejsze aspekty. I teraz chciałabym troszkę nawiązać do motywacji, bo ja wierzę w coś takiego, że nigdy w życiu nie uda nam się fajnie wprowadzić samoorganizacji w firmie, jeżeli ludzie nie będą tego chcieli je zrobić sami z siebie, z wnętrza siebie. Więc teraz co zrobić, żeby oni chcieli, jak ich zmotywować do tego? No i tutaj trzeba się odnieść do dwóch takich aspektów, jak korzyści i wartości i zarządzać właśnie poprzez wartości. I tak kreować motywatory w firmie, by one się opierały na motywacji wewnętrznej, takiej wartościowej, a nie na korzyściach. No bo właśnie, korzyści określają, jaki ja jestem, a nie to, co mam. Nie może mi nikt zabrać wartości, prawda, a korzyści może mi odebrać. Wartości wiążą się z dążeniem do czegoś, z ewolucją, prawda, że jakby nie ma też tego stanu zaspokojenia w przypadku wartości, natomiast korzyści tak.
wiążą się ze stanem zaspokojenia. Coś otrzymujemy, jesteśmy zaspokojeni. Potem ewentualnie chcemy dostać to samo lub tego więcej. I tutaj jest też właśnie taki fajny wykres, który to obrazuje. W momencie, kiedy coś robimy, to oczekujemy nagrody, prawda? Działamy, wykonujemy te działania, dostajemy nagrodę, zaspokajamy sobie tą potrzebę. No i co się dzieje dalej? Oczekujemy jeszcze większej nagrody. I to jest takie błędne koło, które w wielu organizacjach i nawet w życiu codziennym się stosuje, szczególnie do dzieci. A jak się od tego odejdzie, to są zupełnie inne efekty, które ja też bardzo polecam. Wpisałam tutaj kilka takich przykładów właśnie wartości, na których ja się bardzo często opieram i które gdzieś zawsze podkreślam w organizacji u nas, że to są właśnie te potrzeby godności, zaangażowanie, odwaga, uczciwość, odpowiedzialność, ale nie stanowiska, pieniądze, benefity pracownicze czy uznanie, poklepanie po szefa po plecach, że kogoś poklepie, a kogoś nie, uścisk prezesa, nie? Często się mówi, podaję też taki przykład. Więc absolutnie nie uścisk z prezesa, nie pieniądze, stanowiska, premie i tak dalej, tylko bonusujemy i podkreślamy właśnie zaangażowanie, odwagę czy właśnie taką uczciwość. No i teraz jak to wygląda w zespołach? Jak budować zespoły, bo one samodzielnie się organizowały? W normalnym, standardowym środowisku w firmie, w wielu przypadkach na świecie, w Polsce, tak wygląda hierarchia. Mamy dyrektora, prezesa, na szef, prezesa powiedzmy na górze, on deleguje niżej dyrektorom, dyrektorzy delegują menadżerom, no i potem menadżer raportuje do dyrektora, dyrektor do prezesa i tak jeden drugiemu rozkazuje, a ten co na dole raportuje wyżej, nie? I tłumaczy się z tego, co się udało, co się nie udało. I teraz jak często wygląda perspektywa pracownika, jeżeli chodzi o taką hierarchię? No ja zawsze przywołuję sobie ten rysunek i no bardzo często jest tak, że ten co wyżej siedzi ma fajniej, a ten co siedzi niżej ma nie fajniej. I stąd też wiążą się różne takie kwestie, tych co siedzą niżej to rywalizują między sobą, chcą się piąć po tych szczeblach kariery, żeby mieć fajniej, niechętnie się dzielą wiedzą, niechętnie współpracują, często są posłuszni, słuchajcie, tak głupio tylko prezesowi czy szefowi, dlatego, bo on jest szefem. Nie boją się, boją się o czymś mówić, jakieś podważać zdanie nawet swojego szefa. A u nas bardzo często właśnie się to dzieje. Często do mnie pracownicy na przykład przychodzą i mówią, słuchaj Duda, klepnij się w czółko, bo gadasz głupoty. I ja rzeczywiście wtedy się zastanawiam i mówię, no dobra, może masz rację, może to nie ma sensu, ale to właśnie o to chodzi, żeby jakby nie było takiej obawy. I tutaj taki przykład. U nas na przykład w fundacji nie ma w ogóle stanowisk. Absolutnie się nie poruszamy w takich aspektach. Nie interesuje mnie, kto jest menadżerem, dyrektorem, egzekutywem, kto kiedy na kogo awansuje. W ogóle nie chcę wchodzić w te tematy i nie jest to wyznacznikiem niczego, uważam, bo wierzę, że każdy, kto ma jakąś swoją rolę w fundacji, jest ekspertem od tego. I tak też tych ludzi rekrutujemy i tak ich potem traktujemy. Każdy jest w jakimś aspekcie ekspertem. I nie ma to znaczenia, czy jest specjalistą, czy menadżerem. Stanowiska w stopkach sobie opisujemy tak bardzo ogólnie. Jedynie ja mam w stopce prezeska, ale to też jest wynikiem tego, że zespół zdecydował, że lepiej mnie zostawić jako prezeskę, bo czasem jak gdzieś występuję w ich imieniu, to jednak ludzie inaczej traktują prezeskę niż kogoś, kto by miał w opisie coś innego, więc to była ich decyzja, żeby jakby zostawić u mnie w stopce takie stanowisko. Natomiast wszyscy inni mają tak i to też była wspólna decyzja, że tak się odpisujemy. I każda nowa osoba, która przychodzi do fundacji, wybiera sobie swój podpis. Jak chce określić to, co robi i jak to opisać dalej szerzej innym. No i tak, słuchajcie, tak wygląda struktura u nas. Nie ma hierarchii. Ja jestem powiedzmy tak troszkę w środku. Mamy też taką agencję marketingową, która nas trochę wspiera, więc ona jest jakby też gdzieś blisko, no i jakby ten dział, obszar prawno-finansowy też jakby jest w środku, ale cała esencja, to wszystko się dzieje wokół. I teraz w fundacji mamy dwa takie kluczowe obszary w każdym z projektów. W przypadku Karmimy Psiaki mamy komunikację i pomaganie i w przypadku hakersów również, dział komunikacji i dział pomagania. My to tak nazywamy działem, ale tak naprawdę, słuchajcie, to są dwie osoby. Jedna w komunikacji, druga w pomaganiu, jedna w komunikacji, druga w pomaganiu. I mamy też właśnie dziewczynę zatrudnioną, która się zajmuje finansowo i prawnymi rzeczami. I wyobraźcie sobie, że te osoby, te cztery, te pięć osób i ja, tak naprawdę generujemy cały ruch wokół nas i zarządzamy wieloma projektami, wieloma
aspektami, w takim sensie, że przykładowo złapałam dla Was takie liczby, żeby pokazać na przykład, że wolontariuszy w hackersach w tym roku mieliśmy 69 firm, 54, które z nami współpracowały, a jeżeli chodzi na przykład o wolontariuszy i takich ludzi zaangażowanych w pomaganie w Karmimy Psiaki, to od momentu istnienia Karmimy Psiaki to ponad 300 tysięcy osób było, takich, które się przewija ciągle tutaj, wiecie, i gdzieś z nami współpracuje. Więc to są naprawdę całe masy ludzi, jak ja to zawsze mówię, armię ludzi, którzy gdzieś tam z nami walczą, ale ważne jest to, że to się nie odbywa jakby cała komunikacja, zarządzanie, wymyślanie, projektowanie naszej pomocy i działań nie odbywa się w taki sposób, że ja siedzę na górze i każę coś robić tym na dole, a ci niżej każą robić coś komuś dalej, prawda? Absolutnie się tak to nie odbywa. Każdy sobie jest specjalistą, odpowiada za swoją działkę, komunikuje się z wszystkimi innymi, komunikuje się ze mną też na równi. Ja na przykład w fundacji specjalizuję się w tworzeniu strategii CSR-owych i współpracy z biznesem, więc też jakby mam swoją rolę, jestem jakby jednym z członków zespołu i gdzieś odpowiadam też za jakiś aspekt. Dam Wam bardziej konkretny przykład, żebyśmy sobie mogli zobrazować, jak zarządzamy tym wszystkim. W momencie, kiedy wkarmimy psiaki na przykład, jeżeli chcemy pomóc jakiemuś zwierzakowi, prowadzimy zbiórkę na Facebooku, zakładamy zbiórkę na konkretnego psiaka przykładowo, opisujemy, czego on ten psiak potrzebuje, jakie są koszty, ile potrzebujemy zebrać kasy, kto będzie prowadził opiekę nad zwierzakiem, co kupimy i tak dalej. No i zbieramy te pieniądze. I teraz zobaczcie, teoretycznie Facebook to jest marketing, PR czasem można powiedzieć. No i teoretycznie ja powinnam w takim normalnym, hierarchicznym, w takiej hierarchicznej, normalnej strukturze powinnam wymagać od działu komunikacji, żeby oni jak najwięcej kasy zbierali na tym Facebooku, prawda, na te konkretne przypadki. Ale absolutnie tego nie robię, a to dlatego, że to, ile komunikacja zbierze pieniędzy od darczyńców, zależy tylko i wyłącznie od tego działu pomagania i od schronisk. Bo tak naprawdę to schroniska dostarczają opisy, zdjęcia, piękne historie, tragiczne często historie i tak naprawdę to od tych dwóch obszarów zależy, na ile komunikacja będzie miała piękny content do opowiadania darczyńcom i na ile przekona ich do tego, żeby te pieniądze znowu wróciły do komunikacji, a komunikacja, żeby mogła razem z pomaganiem wydać i żeby znowu wróciły te pieniądze do schroniska. Więc to ja tutaj tak teoretycznie w ogóle nie jestem w tym procesie potrzebna, słuchajcie. To chodzi o to, żeby właśnie komunikacja z pomaganiem między sobą gadały, między sobą ustalały, co jest ważne, co działa, co nie działa. Ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, nie znam się na tym, nie chcę się na tym znać, słuchajcie, nie wchodzę w te kompetencje. Totalnie zostawiam to dziewczynom, żeby sobie to ogarniały. Jakby ja ich tylko motywuję do tego, żeby z miesiąca na miesiąc był coraz lepszy wynik. Czyli ten zysk, żeby się generował, ten zysk, który my w cudzysłowie zawsze nazywamy, przeznaczamy na pomaganie. Kolejny przykład. I taka jakby taki plus tej płaskiej struktury polega też na tym, że jakby spójrzcie na dwa działy komunikacyjne, które mamy w fundacji. Teoretycznie one współpracują z tymi samymi mediami i teoretycznie zarówno komunikacja z hakersów, jak Karmimy Psiaki mogłaby rywalizować o uwagę mediów, a tym samym o pieniądze, bo to przecież wszystko się przekłada, a tym samym mogłaby rywalizować, żeby mi dostarczyć jak najlepszy efekt, prawda? I też nie chodzi o to, żeby oni między sobą rywalizowali, tylko żeby się bardziej wspierali, żeby jeden dział podrzucał fajnych dziennikarzy drugiemu działowi. I my osiągamy to dzięki temu, że mamy wspólny cel finansowy. W fundacji nie dzielimy sobie środków między hakersów a Karmimy Psiaki. W pewnych aspektach sobie dzielimy, ale w większości plan taki roczny, ten zysk, który chcemy wypracować, jest wspólny. I dlatego dzięki temu właśnie te dwa działy mogą się wspierać i wzajemnie sobie pomagać. Czasem sobie odpuszczają. Jeden odpuszcza na koszt drugiego, drugi na koszt pierwszego i nie ma totalnie rywalizacji, jest współpraca. Ta sama sytuacja jest tutaj, gdzie mamy firmy. Dział pomagania bardzo często organizuje jakiś wolontariat właśnie czy współpracę z różnymi firmami i też zarówno Karmimy Psiaki, jak i hakersi mogłyby rywalizować o tą uwagę firm, a nie robią tego dlatego, bo mamy ten wspólny cel i wspólnie jakby dążymy do czegoś na końcu.
Jak na przykład podejmowane są decyzje u nas? Totalnie, ja zawsze to opowiadam, że siedzimy sobie w kółeczku i wspólnie sobie gadamy, co zrobić i sobie potem wspólnie decydujemy. Ktoś może zawsze zawetować i powiedzieć, że jednak nie. No i tak naprawdę, zobaczcie, jak zdecydowaliśmy w Hackersach, że chcemy zatrudnić pracownika, to nie było tak, że ja przyszłam i ja jako prezeska mam wizję, że będziemy teraz się rozwijać w jakimś kierunku i nagle zatrudniamy nowego pracownika, który za to odpowie. Nie było tak, tylko przyszła dziewczyna i powiedziała, że ona nie lubi robić niektórych rzeczy, nie za bardzo się w tym odnajduje. Z drugiej strony chciałaby rozwijać projekt, więc widzi potencjał, że coś jest potrzebne. I tak wspólnie pogadaliśmy i zatrudniliśmy nowego pracownika. I to był strzał w dziesiątkę, bo nam się świetnie podzieliły kompetencje. I zobaczcie, to nie była absolutnie moja decyzja, ani moja sugestia nawet. To była oddolna inicjatywa. Coś, co wyszło po prostu z tej machiny organizacyjnej, z tego sedna jakby. Ja tylko mogłam przyklasnąć i powiedzieć, ok, mamy warunki lub nie mamy warunków, bo oczywiście też nie zawsze jest tak, że się zgadzamy, nie, na wszystko, ale jak mamy warunki, to się zgadzamy, rozwijamy się, ewoluujemy oddolnie. Decyzja właśnie jest oddolna. Na przykład jak wyceniamy projekty, ta sama sytuacja. Dzisiaj nawet siedziałam z dziewczyną z Karmiłem Siaki i wspólnie oceniałyśmy, jak wycenić współpracę biznesową, CSR-ową z jednym z naszych partnerów. I to też nie jest moja decyzja, że ja przychodzę i że on jako prezeska sobie decyduje, że coś zrobimy lub nie zrobimy. To oni decydują na dole, bo finalnie oni będą to wykonywać. I to jest jakby ich głos. Głos ludy, jak to się mówi, nie? Ja tylko mogę posłuchać i powiedzieć, ok, robimy lub nie robimy i przekazuję gdzieś dalej. Jak robiliśmy rebranding w Hackersach, wcześniej nazywaliśmy się Szkoła 3.0 i też, słuchajcie, w pewnym momencie zespół zdecydował, że dzieciaki się nie chcą utożsamiać z żadną szkołą i że to jest w ogóle bez sensu. Taka poważna sprawa, nie? I to też nie była moja decyzja, że ja sobie postanowiłam nagle, że coś zrobimy innego, tylko przyszedł zespół i powiedział, słuchaj, nie działa nazwa nasza. Ona nam stwarza problemy, mamy bariery. No i to siedliśmy, zastanowiliśmy się, jak te bariery usunąć, no i zmieniliśmy nazwę, słuchajcie. No, a to jest poważna decyzja, bardzo poważna zmiana. Ale to też wyszło od ludzi, od dołu. Czy jak właśnie chcemy gdzieś coś wyoutsourcować, ta sama sytuacja też, to są wspólne decyzje, siadamy w kółeczku, jest możliwość, czy nie ma możliwości, stać nas, czy nie stać, nie decyduję ja o tym absolutnie. Jak ktoś chce iść na urlop, to nawet mnie się nie pyta, tylko pyta się zespołu. Ja się pytam nawet zespołu, czy mnie puszczą na urlop, czy nie jestem im potrzebna. Wiecie, o co chodzi? To jest po prostu w kółeczku siedzimy i każdy po prostu jest na równi, wzajemnie sobie pomagamy, wzajemnie decydujemy. Dobrze. No i teraz właśnie to jest bardzo fajna część. Po co tak naprawdę jest lider w samoorganizacji, skoro oni tak świetnie się organizują i świetnie sobie decydują? I słuchajcie, to jest super case, bo zdarzało mi się bardzo często, że totalnie źle było to rozumiane przez ludzi pracujących w turkusowej organizacji. W takim sensie, że totalnie nie rozumieli, po co ja jestem i właściwie jaka jest moja rola. I ja zawsze właśnie przywołuję ten przykład profesora Blickle, że lider to jest taki trochę kapitan w turkusowej organizacji, że jakby potrzebny jest ktoś, kto to wszystko scala, ktoś, kto widzi szerszą perspektywę, ktoś, kto może gdzieś trochę czasem pilnuje timingu albo skupia się na czym nie może się skupić nikt inny. I tak jak właśnie na statku musi być ktoś właśnie, kto decyduje, kto jakby wydaje rozkazy w wojsku, na przykład też dowódca w wojsku, gdzieś jakby nadaje tempo pracy. Oczywiście wszyscy się wzajemnie motywujemy i wszyscy gdzieś raz wspieramy się w różnych aspektach, natomiast ten lider to jest zawsze gdzieś ktoś, kto widzi szerszą perspektywę. I tak na przykład jak mamy te dwa projekty Karmiłem Siaki i Hackersi, no to na tym przykładzie zobaczcie. Hackersi teoretycznie mogliby sobie zdecydować o jakimś projekcie z firmą, natomiast Karmiłem Siaki w tym samym czasie też mogliby mieć coś zaplanowane. I wtedy z racji tego, że ja jestem w obu tych procesach, mogę powiedzieć, ej, słuchajcie, coś tu musicie się dogadać, bo macie te same terminy, nie? I oni wtedy się zaczynają zgadywać i się układają sobie sami między sobą, jak kiedy kto co ma robić. Więc nie ma tych zgrzytów i rywalizacji, bo gdzieś ten lider wyznacza właśnie, kiedy, w którym momencie zespół powinien się skonsultować. Na przykład jeden team z drugim teamem.
Lider też fajnie właśnie jak inicjuje zespoły projektowe, bo w momencie, kiedy widzi znowu szerszą perspektywę, to też może wyłapać coś i stworzyć zaproponować coś nowego, coś innego, bo właśnie on widzi więcej. No i w naszym przypadku też chciałam Wam pokazać, że u nas w fundacji jeszcze lider odpowiada za bezpieczeństwo finansowe, ponieważ my jeszcze w Turkusie nie doszliśmy do takiego stuprocentowego, transparentnego opisywania finansów. Na razie pokazujemy transparentnie przychody, że każdy, kto dołącza do zespołu, od razu widzi, jakie fundacja ma przychody, na czym zarabiamy, ile wydajemy na pomaganie, bo to też to jest jedyny koszt, który pokazujemy. Natomiast jeszcze nie pokazujemy kosztów właśnie pracowniczych, marketingowych. Nie jesteśmy jeszcze po prostu na to gotowi. Ja traktuję Turkus jako ewolucję właśnie, więc myślę, że potrzebujemy chwilę, żeby sobie jakby poukładać jeszcze procesy na tyle, żeby w momencie, kiedy wprowadzimy i ujawnimy, ile kto zarabia, to jest taki, wiecie, straszny temat, to nikt nie będzie miał z tym problemu, bo to trzeba się do tego, ja wierzę, przygotować i gdzieś trochę złapać takiego backgroundu, więc ja cały czas też na tym pracuję, więc stąd właśnie też ten kapitan, który widzi rzeczy, których nie widzą inni, jest potrzebny, żeby gdzieś czasem nikt się nie zapędził w działaniu za bardzo. Okej. I bardzo ważne jest to, słuchajcie, najważniejsze w samoorganizacji, jeżeli chcemy, u mnie się to sprawdza super, jeżeli chcemy, żeby ludzie sami się organizowali, to musimy przede wszystkim przestać ich kontrolować. To jest najważniejsze. Przestać właśnie tak, kontrolować, to jest dobre słowo. Bardziej chodzi o to, żeby monitorować rozwój, ale nie kontrolować, nie odpytywać, nie szukać winnych. Chodzi o to właśnie, żeby być na bieżąco, słuchać, zadawać pytania, popychać zespół do przodu, inicjować różne tematy, pomagać też swoją wiedzą, jeżeli akurat w naszym przypadku ja mam trochę większe doświadczenie w tematach, więc gdzieś tam pomagam zawsze im i wyłapuję wąskie gardła, ale najważniejsze właśnie, żeby słuchać. Jeżeli się ludzi słucha i potem się ich nie kontroluje, a bardziej daje im się po prostu zwykłą wolność w działaniu, no to oni się sami ogarną. To było bardzo też dziwne na początku, jak przychodzili do mnie pracownicy i się pytali, no dobra, co ja mam zrobić? A ja mówię, a co byś zrobił? Co byś zrobiła? Co sądzisz? Co byś zdecydowała? I ludzie sami sobie odpowiadali. Nie byli totalnie na początku przyzwyczajeni do tego, że oni decydują albo że wspólnie decydujemy. Nawet pojawiały się, słuchajcie, zarzuty, że co to ze mnie za prezeska, co nie potrafię zdecydować i wytyczyć kierunku. A to nie chodzi nigdy o to, że ja nie potrafię, tylko że ja nie chcę. Ja chcę, żeby to było oddolne, żeby to oni decydowali. Oczywiście ja jestem też w tym procesie decyzji, ale najważniejsze, żeby to była ich inicjatywa i oddolnie. I wtedy, jeżeli właśnie zespół ma taką wolność, zaufanie też szefa, tego lidera powiedzmy, nawet nie szefa, to wie, że nawet jak popełni jakiś błąd, to przyjdzie, przyzna się, zastanowimy się, co polepszyć na drugi raz i tyle w temacie. Bardzo często nam się przyznają do błędów ludzie u nas i nigdy nie ma z tym problemu. Także to by było takim tytułem wstępu. Ja jeszcze wrzucam kontakt do siebie, jakby ktoś chciał kiedyś dowiedzieć się coś więcej, poszerzyć wiedzę, to zawsze jestem do dyspozycji, jak macie jakieś pytania i dziękuję. Brawo. Dzięki. Brawo Iwona, dziękujemy Ci bardzo za to przedstawienie, jak to u Was w organizacji wygląda to samo zarządzanie, czy też samoorganizacja. Tutaj na czacie nam się zrodziła nam się bardzo ciekawa dyskusja, ale myślę, że chyba troszeczkę nie mamy czasu, żeby ją kontynuować teraz werbalnie. Były dwa pytania do Iwony. Iwono, jedno pytanie było takie, co oznaczają strzałki w tym Twoim wykresie odnośnie organizacji? Czy to jest jakoś, no jakbyś mogła wyjaśnić to? Dobra, może wrócę w takim razie, jeszcze pokażę preskę, żebyśmy sobie na to popatrzyli. Strzałki to pokazują przepływ komunikacji i taki główny, bo tak naprawdę jakbym chciała pokazać 100% komunikacji i jak wyglądają procesy między kto z kim się komunikuje, kto z kim co ustala i działa, to tak naprawdę musiałabym połączyć każdego z każdym i
zawsze byłyby w obu kierunkach strzałki, bo komunikacja rozmawia z mediami, ale też media wracają z tematami do działu komunikacji. Czy pomaganie tutaj właśnie bardziej, chciałam Wam pokazać, że oni działają razem między sobą tutaj, dlatego dałam dwie strzałki. Czy właśnie komunikacja z komunikacją współpracują, więc chodzi o to właśnie, żeby pokazać, gdzie jest przepływ w procesie, zarówno pod kątem rozwijania procesu, zarządzania nim, ale też właśnie takim komunikacyjnym. Kto z kim co ustala? Wolontariusze na przykład zobaczcie, dział pomagania, czyli dziewczyna, która zajmuje się optymalizacją, wydawaniem pieniędzy i pomaganiem, ona pozyskuje wolontariuszy i wolontariusze potem lecą do schronisk i pomagają, ale tak naprawdę to też może się odbywać w ten sposób, że wolontariusze najpierw wracają do nas i wspólnie ustalamy działanie i lecimy do schronisk. Więc tych zależności, słuchajcie, jest cała masa, ale to są główne. Więc strzałki oznaczają właśnie, kto z kim tworzy proces i jak on przebiega, kto inicjuje i w którą stronę on idzie. I drugie pytanie jeszcze było od Andrzeja. Andrzej zapytał, czy taki kapitan jest potrzebny w firmie właściwie do końca. Czy kapitan jest potrzebny teraz, jak mówiłaś o tym właśnie liderstwie, a czy będzie potrzebny później też, czy jak uważasz? Myślę, że to już jest twoje raczej takie osobiste zdanie na ten temat. Wiecie co, z tym kapitanem to jest tak, że jeżeli chcemy... Myślę, że on jest potrzebny, bo zawsze będzie miał tą szerszą perspektywę. Natomiast u nas fajnie to wygląda, że tak naprawdę jest coraz więcej obszarów, w którym kapitan nie jest potrzebny, bo ja gdzieś tam coś inicjuję, coś zauważam, czego nie widzieli inni, bo mam szerszą perspektywę, pokazuję im tą perspektywę i potem oni sami sobie lecą z tematem, nie? Że jakby wtedy już nie jestem potrzebna, ale z racji tego, że mamy ten cel ewolucyjny i rozwijamy się, pojawiają się coraz nowe aspekty w pracy i znowu wtedy kapitan jest potrzebny do tych nowości, do tej ewolucji, bo wchodzą po prostu nowe tematy, które gdzieś nie każdy może widzi i tutaj potrzebna jest jedna osoba, która to scala. Więc jeżeli mamy już coś ustalone, jakiś proces, który jest w miarę okej, no to kapitan nie jest taki potrzebny, żeby tam w tym procesie być. Natomiast właśnie szczególnie w tych nowościach, zmianach, jakichś takich trudniejszych sytuacjach, kryzysach, to jak najbardziej tak. Więc nie pozbędziemy się kapitana nigdy, moim zdaniem. Dzięki, Iwona. Myślę, że powinniśmy iść już dalej. Piotrze, czy mógłbyś teraz przejąć pałeczkę odnośnie podziału na grupy? Tak, bardzo chętnie. Mamy lekki poślizg, dość duży poślizg, ale ewoluujemy i idziemy, jak to się mówi, z wiatrem, z prądem. Więc będziemy mieć troszeczkę mniej czasu na tą rozmowę w tych trzech pokojach. Za chwileczkę z automatu, to już Zoom jakoś tym zawiaduje, zostaniecie przydzieleni do jednego z trzech pokojów. Każdy pokój jest poświęcony jednemu z tych filarów. Każdy pokój będzie miał swojego hosta. Ania będzie w jednym pokoju, Ala będzie w drugim, ja będę w trzecim. I myślę, że już dalsze wyjaśnienia zrobimy już w tych pokojach, żeby nie tracić czasu. Gdzieś za około... No niecałe pół godzinki, myślę, że 25 minut, tak, dziewczyny? Tak, myślę, że około 18.40, nie? Tak, myślę, że około 18.40 wyłączymy pokoje i spotkamy się ponownie w tym jednym dużym pokoju, żeby podsumować nasze rozmowy w tych pokojach. Życzę owocnego dialogu. O, no Piotr się zaczyna pokazywać. Nie wiem, coś... Coś się zagubiłeś po drodze. Tak, coś mi komputer zwolnił drastycznie. Się na pokój. Ale już mnie widzicie i słyszycie dobrze, tak? Tak. Dobra, to słuchajcie... Więc teraz zaproszę Was, jak się to może odnaleźć, tych wszystkich otwieranych oknach. Zaproszę Was do rozmowy na temat tego, jak
nasz filar. I już podzielę się ekranem, momencik. Adam, Daniel, zobaczymy, czy miałeś rację. No my już sobie rozplanowaliśmy, jak cię nie było, wiesz. My już zaczęliśmy samoorganizację naszego kręgu. Bardzo fajnie. O nie, jednak nie. Czy widzicie, widzicie mój ekran, tak? Tak. Dobra, ale to może zanim ja podzielę się z wami tym, co ja zaplanowałem, to powiedzcie mi, w jaki sposób już próbowaliście się samozorganizować? Wybrać temat, że to jest czyli samoorganizacja. Aha. Nie, więc naszym celem jest, więc my jesteśmy w pokoju ewolucyjny cel. Mhm. I teraz chcielibyśmy wejść troszeczkę w głębiej, żebyśmy się już podzielili w mniejszym gronie. Czym ten ewolucyjny cel dla nas jest? Żeby każdy z nas zaczął się dzielić swoim postrzeganiem, rozumieniem tego, może też i przykładem. I też chcielibyśmy rozpatrzyć, czy też wejść głębiej w ten jeden filar ewolucyjny cel w kontekście całego turkusu. Czyli jak ten filar, ewolucyjny cel, ma się do dwóch pozostałych, pełni i samoorganizacji, jak ewolucyjny cel, filar wspiera dwa pozostałe, jak jest wspierany przez te dwa pozostałe. Więc oddaję wam głos. A ty będziesz jakoś notował na tej magicznej mapie? Tak. Ja postaram się uchwycić te najważniejsze hasła. Dzielę się tym ekranem tak, żebyście widzieli, co piszę. I od czasu do czasu będę sprawdzał z wami, czy przypadkiem nie pominąłem czegoś, co pojawiło się w naszej rozmowie, a jest na tyle ważne, żeby to zapisać. Okay? Więc kto by chciał w pierwszej kolejności podzielić się, okay, czym ten ewolucyjny cel jest? Jest na pewno gwiazdą północną, czyli czymś, co wyznacza kierunek. To, co powiedziałeś, że jest ewolucyjne, czyli ma zaszyte w sobie, w swoim podejściu, to, że może się zmieniać. No i tu w ramach tej samoorganizacji, jeżeli ludzie się samoorganizują, to znaczy, że mają na przykład też proces update'u, powiedziałabym, tego ewolucyjnego celu. Czyli patrzenia, gdzie to i w którą stronę im się to zmienia. Może być to bardzo różne w moim odczuciu, z różnych jakby miejsc wychodzić ta potrzeba zmiany, ale nie chcę też zabierać tutaj w pełni czasu antenowego. Możemy tak zrobić, że przekazujemy głos, będzie szybciej, sprawniej? Może być. Może być. Super, to Małgosia się odezwałaś, to wiesz. Ja takie mam poczucie, że ewolucyjny cel to jest, jeżeli mamy jakąś branżę konkretną, gdzieś mamy ustalone te cele, jakby przynajmniej długoterminowo, krótkoterminowe, to ten ewolucyjny cel to jest dla mnie możliwość zmiany i zareagowania na to, co się dzieje na rynku teraz. Czyli spotykając się z zespołem, jakby modyfikowanie tego, co ustaliliśmy, uwzględniając to, co zebraliśmy jakby z rynku, z danej sytuacji, czyli przykład, nie wiem, pandemii, nie wiem, mieliśmy jakąś strategię poukładaną, jakieś cele, jeden obszar, no przyszła zmiana, więc usiedliśmy wszyscy i na nowo jakby z dnia na dzień zmieniliśmy cel i jakby podejście do tego, co chcemy robić, ale cały czas poruszając się w jednym obszarze, czyli w obszarze danej firmy, czyli nie zmieniając jakby na nowo, tylko po prostu słuchając rynku, to jest chyba ta pełnia i to, że jakby samoorganizacja, czyli my akurat w zespole siadamy i zastanawiamy się, okej, mieliśmy robić to i to, ale to teraz chyba nie ma sensu, bo klienci mówią to i to. W związku z czym, jak to zrobić teraz, żeby było dla nas dobrze i dla klienta dobrze, jakby wychodzimy z założenia win-win-win, czyli my wygrywamy, klient wygrywa, i jeszcze osoby trzecie wygrywają, więc jakby zawsze taka jakby, no jak ta gwiazda polarna mi fajnie, tak, czyli mamy jakby te wartości, ale cel jest elastyczny pod względem słuchania rynku, tak w skrócie.
staram się też zwięźle. Przekaż. Andrzej. No tak, dziękuję. Ja się tutaj zgadzam z Małgorzatą, że jakby cel jest, ewolucyjny cel jest jakby tutaj wynikiem tych informacji, które przynosi nam rynek. My po prostu konstruując pewne produkty tak szeroko rozumiane, czy usługi, jakby budujemy takie prototypy, prawda? Na początku jest to taki mały prototyp, zbieramy informacje, sprawdzamy, czy się będzie podobał, potem w jakiś sposób go modyfikujemy lub zarzucamy, tworzymy nowy. Znowu sprawdzamy w kolejnych iteracjach, czy rynek to akceptuje. Jeżeli akceptuje wstępnie, to wtedy znowu rozbudowujemy, czyli jakby to jest takie, powiedzmy, to pomaga jakby to tak prototypować i tworzyć jakby takie właściwe produkty. Czyli reagować też na zmiany, na zmieniające się potrzeby i na informacje właśnie z rynków. Tak, tak to rozumiem. I teraz ja wyznaczę tak kogoś, może Daniel w takim razie? Możemy używać ładniejszego słowa, zaproszę. Zaproszę, tak. Jeśli dobrze pamiętam, bo książkę czytałam dosyć dawno temu, 4 lata temu, ale generalnie ewolucyjny cel to mi się kojarzy trochę właśnie w odróżnieniu od tego, że firma nie działa głównie po to, żeby zarobić pieniądze, tylko każda firma ma jakiś cel i ten cel jest zwykle merytoryczny. On może być, on najczęściej chyba jest na zewnątrz, to znaczy pomaganie w jakiś sposób przez organizację, czy to klientom, czy też interesariuszom, bo to, no, klientom, ale to też organizacja może być, mieć nie tylko klientów, ale może po prostu obsługiwać różne inne rzeczy. Może być to burca, który ma pacjentów, a nie klientów. Chociaż w jakimś stopniu oni są klientami. Natomiast też pamiętam, że Favi miało ten cel bardziej skomplikowany i to nie była tylko i wyłącznie koncentracja na kliencie, chociaż ta koncentracja na kliencie w Favi była mocno widoczna i tam pamiętam przykład o tym, jak tam zamawialiśmy głowiec, żeby komuś dowieźć części, bo się spóźniali, I dla nich to było bardzo ważne, albo jak jeden z tych pracowników znalazł jakieś defekty w częściach, które wyprodukował, to aż pojechał na magazyn do klienta i sprawdził u niego na magazynie, czy czasem nie ma takich rzeczy zepsutych, ale jednocześnie tam chyba w celu było właśnie zapewnienie miejsca pracy we Francji. Tak. To była firma... To była Picardia, która jest bardzo w tej chwili ubogim regionem. Tak, i gdzieś tam wszystkie firmy tego typu były wypychane przez produkcję w Chinach, a oni się utrzymali na tym rynku właśnie dzięki tym zmianom też, jakie powstały w firmie. I ten jeden z tych celów ewolucyjnych to było właśnie zapewnienie też pracy dla tych pracowników. A jeśli chodzi o ewolucyjność, to myślę, że właśnie to jest kwestia tego, że ten cel jest trochę wspólnie wypracowany, może być wspólnie wypracowany w samoorganizacji czy w pełni, bo nie wiem, choćby u nas my organizowaliśmy warsztaty strategiczne, gdzie wspólnie z pracownikami żeśmy się zastanawiali nad celami firmy, nad strategią firmy i to jest gdzieś tam taka trochę misja, wizja w tym sensie, że co będziemy robili, czy zmieniamy, czy na ile doprecyzowujemy to co robimy. A z drugiej strony co roku też zastanawiamy się nad celami rocznymi i dyskutujemy na temat celów rocznych. I one też ewoluują, bo tam rewolucji nie ma, ale prawie że co roku coś tam dokładamy. Akurat w tym roku chyba nie ma żadnych zmian. Żadnej zmiany nie było, ale wcześniej i dokładaliśmy jeden cel i zmienialiśmy miernik i po prostu rozmawiamy na ten temat i się zastanawiamy, na ile ten cel, który kiedyś żeśmy sobie ustalili, jest dalej aktualne, a na ile powinniśmy go zmienić, czy dopasować ewolucji. To tyle z mojej strony, dziękuję. I Rafał został, zapraszam Rafała. No, jest tak, że my ewoluujemy z takiej firmy, powiedzmy, mniej turkusowej do bardziej turkusowej. Ja widzę ten filar turkusu jako taką odpowiedź na... Ja to nazywam szeryfizmem, czyli że jest jakiś jeden szeryf
no wiadomo, kto nim jest w Polsce, wiadomo, kto jest tam w Rosji, na Węgrzech, w Stanach i tak dalej. No i ci ludzie są najmądrzejsi albo w każdym razie mają być postrzegani jako tacy bardzo mądrzy. Z reguły tak nie jest. My jakby z dołu widzimy, że oni wcale tacy mądrzy nie są. Może mają władzę, ale jakby decyzje są postrzegane jako bardzo nie, delikatnie mówiąc, niewyważone. Więc ten ewolucyjny cel widzę jako właśnie taką odpowiedź zespołu, który może właściwie w dowolnym momencie, wy mówiliście o tym, że w reakcji na rynek, ale to niekoniecznie musi być reakcja na rynek, to może być na przykład reakcja na energię czy pomysł czyjś. Czyli ktoś ma jakąś rzecz, którą by chciał zrobić, przekonał do tego innych, jest, jak to się mówi, dobra energia do realizacji. Oczywiście podejmujemy jakieś ryzyko zaangażowania finansowego i czasu i tak dalej, pewne rzeczy, ale niekoniecznie to wynika jakby z pewnych takich, powiedzmy, rynkowych uwarunkowań, typu na przykład pandemia, tak, czy inne zjawiska zewnętrzne, czyli mówię o tym bardziej, żeby to było proaktywne, a nie reaktywne, czyli jakby te symptomy z rynku mogą być bardzo słabe, tak, na zasadzie właśnie taki, że klienci tylko tam coś mówili, ale niekoniecznie wiedzą, jak to zrobić. Mówili o jakichś problemach, które mają, ale tak i dopiero gdzieś ta energia jest przekuta na jakiś właśnie, nie wiem, na prototyp na przykład, tak? Tylko. I ten prototyp potem może się zamienić oczywiście w produkt. No i to jest właśnie taki ewolucyjny cel. Ja to tak widzę, że to jest taka jakby nawet chmura celów, tak? To nie jest jakaś jedna rzecz, bo pięknie te strategie i te wszystkie dokumenty wyglądają, ale one pięknie wyglądają tylko na papierze, nie? I to się świetnie potem czyta i w ogóle jest genialne, tylko że no, one są bardzo mało praktyczne, nie? Natomiast to, co się dzieje w zespołach, bo to jest właśnie to jakby takie ciągłe zmienianie albo w reakcji, tak jak powiedzieliście, na rynek, albo w reakcji na jakąś fajną energię, która powstaje wewnątrz, albo gdzieś jedno i z drugim tutaj też, bo może być tak, że zespół ma energię do tego, żeby fajnie zareagować na to, co się dzieje na rynku. Słuchajcie, sprawdzę z wami w tym momencie, czy czegoś nie pominąłem. Zakładam, że wciąż widzicie mój ekran. Starałem się wychwycić te najważniejsze jakby terminy. To jak sprawdzamy, to ja w międzyczasie chciałabym się podzielić przykładem, który może część z was zna. Piotrka Medyńskiego, który prowadzi też meetupy Management 3.0 i on jest współwłaścicielem firmy iSolution. I zrobili coś, co dla mnie jest połączeniem tych trzech obszarów. Bo zrobili mapę kompetencji zespołu, żeby zobaczyć, gdzie ludzie są, jeżeli czy jakie kompetencje mają, ale też w jakim kierunku się chcą rozwijać. Czy nie zawsze były obszary, gdzie mieli kompetencje, ale już nie chcieli pracować, na przykład w danym języku programowania, a nie mieli kompetencji w sztucznej inteligencji, a tam bardzo się chcieli rozwijać i to im wyszło. Po czym idąc za tym sygnałem z organizacji, cały budżet szkoleniowy, którym oni dowolnie mogą dysponować, jeszcze jakby organizacja im dorzuciła i powiedzcie, dobra, to znajdźcie sobie wiedzę w tym temacie i znajdźcie sobie kogoś, kto was nauczy tego, czego się chcecie nauczyć. No to wzięli ten budżet, samozorganizowali się, znaleźli kogoś, pojawiła się ta wiedza w organizacji i zaczęto pozyskiwać, i w związku z tym organizacja zaczęła pozyskiwać projekty pod tą kompetencję, którą zespół rozwinął. Czyli jakby jest i pełnia, i samoorganizacja, i ewolucja organizacji w kierunku, który interesuje ludzi wewnątrz. Czyli to oni są tym sensorem czegoś, co jest niewyczuwalne, tak, organizacji. Dla mnie to jest taki komplet po prostu, cała trójca. Fajne. No, fajny przykład, fajny. My tak teraz podobnie trochę w firmie robimy i się uśmiecham, bo
fajnie jest usłyszeć, że już ktoś to zrobił i zadziałało. Właśnie rozpisujemy sobie nasze w ogóle obszary działania, w czym jesteśmy dobrzy, plus jakby to, kogo byśmy jeszcze raz potrzebowali, możeśmy tam zmienili bardzo dużo w firmie, wzięliśmy też sobie z zewnątrz, która jakby z nami rozmawia, coacha sobie do firmy i dokładnie robimy to, o czym powinna powiedziałaś, więc tak aż się ucieszyłam, że jak możesz gdzieś tam więcej materiałów mi podesłać, to fajnie będzie. Tak, ja tylko tym ostatnio mówił, to ci podeślę, jak najbardziej. O, super, dzięki. Super, czytam. Jeszcze mam takie przemyślenie, że a propos tego celu ewolucyjnego, to ja czasami też jak w firmie się skupiam, to nie na samym celu jakby organizacyjnym, tylko celu takim wewnątrzfirmowym, czyli jak my chcemy jako społeczność, jako ludzie, którzy w firmie pracują, jak my chcemy pracować, nie? Czyli ja nie wiem, na różne spotkania ostatnio bywam i słucham innych firm, inspiruję się, później przychodzę do firmy, mamy takie bardzo małe grono, aż 3 osoby, i siadamy, bo rozszerzamy jakby działalność i będziemy szukać kolejnych partnerów. I siadamy i ja mówię, słuchajcie, a jakbyśmy tak skrócili czas pracy? Bo usłyszałam, że w jednej firmie tak skrócili, co wy na ten temat sądzicie? No i taka rozmowa, ale jak ty sobie to wyobrażasz? Ja mówię, a jak wy sobie wyobrażacie? No ile efektywnie pracujemy? I tak jakby w ten sposób mamy codziennie taką pogaduchę a propos, jak my chcemy w organizacji funkcjonować, biorąc przykład między innymi z takich spotkań z historii innych osób. Czyli ktoś mówi, gdzieś tam się pojawia jakiś pomysł i my jako firma, która gdzieś tam rozbudowuje, która już coś zrobiła, cofnęła się do początku, wiemy z jakimi ludźmi chcemy pracować, jakby patrzymy, jaką chcemy być organizacją. I to też jest nasz cel, nie? Jako cel nie stricte biznesowy, tylko cel jak organizacyjny. O. Tutaj tylko się upewnię, Daniel, gdy ty mówiłeś o celach zewnętrznych i celach wewnętrznych, czy ten twój cel wewnętrzny to jest, to co miałaś na myśli, to jest to, o czym mówiła teraz Małgosia? Trochę tak, ale to też może być tak naprawdę te cele, co powinien obejmować właśnie cele różnych grup interesariuszy, którzy są dla danej organizacji, bo tak jak tam było w Fawi, to z jednej strony oni chcieli być dobrym producentem tych rzeczy dla swoich klientów, tak, była taka klientocentryczność, a z drugiej strony chcieli być super dobrym miejscem pracy, chcieli zapewniać pracę dla swoich pracowników. Nie? U nas my akurat mamy 3 kluczowe rezultaty, które obejmują gdzieś tam te 3 perspektywy i to jest jakby zbiór tych 3 kluczowych rezultatów jest jakby takim celem ewolucyjnym. Dobra, słuchajcie, patrzę na zegarek, a gdzieś za jakieś 6 minut będziemy musieli kończyć. Zadam wam pytanie. No, nam zadam pytanie, czy ten cel ewolucyjny jako filar w organizacjach turkusowych miałby rację bytu sam w sobie, gdyby nie był wspierany przez 2 pozostałe filary? Co, ja myślę, że tak, w tym sensie, że to może być jakiś początek, bo teraz też jakby w równowadze do tego, co powiedziałeś o tym prawie amerykańskim, to jest w Europie przynajmniej, ale w Ameryce też jest setka sygnatariuszy takiego rozszerzenia właśnie tych celów finansowych na dużo większą gamę uwzględniających społeczność i środowisko przede wszystkim. Więc wydaje mi się, że firmy zaczynają w to iść, tak? W Europie naprawdę w moim odczuciu jest zmiana. Organizacja, którą ja śledzę z racji mojej historii, czyli grupa Danon, w zeszłym miesiącu miała walne zgromadzenie, na którym 99%, ponad prawie 100% akcjonariuszy zaakceptowało cele społeczne i 2 miliardy euro na przestrzeni tam iluś lat na cele społeczne, tak? Więc a to jeszcze nie jest turkusowa organizacja. Powiedziałaś grupa Danon? Tak.
Czyli Paulina twierdzi, że ten filar ewolucyjny cel ma rację bytu, nawet gdybyśmy nie mieli tych dwóch pozostałych. On jest silniejszy, jak są te pozostałe, natomiast może istnieć w moim odczuciu w tej chwili, jeżeli zacznie istnieć osobno, to też może przynieść dużo korzyści. Też tak usłyszałem od ciebie, że to jest jakby poniekąd taki punkt wyjścia, tak? Tak, że to może być punkt wyjścia potem do zmian, no bo jeżeli, tak sobie wyobrażam, jeżeli organizacja już jest w stanie z podniesioną głową powiedzieć na zgromadzeniu, na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, będąc notowaną na Paryżu i Nowym Jorku, że chce przeznaczyć 2 miliardy, których nie przeznaczę na dywidendę w tym momencie, na cele jakby budowania społecznej odpowiedzialności w dużo szerszym rozumieniu niż standardowy CSR, no to jest to dla mnie jakiś początek zmiany. A co jest konieczne, czy też może co było konieczne w grupie Danon, żeby ten ewolucyjny cel zaczął funkcjonować? Wiesz co, to jest paradoks, natomiast powrót do korzeni, tak, to dokładnie to, co oni wrócili dzięki bardzo światłemu obecnie liderowi, ale też nie odeszli bardzo długo w czasie tej swojej historii od tego, czego chciał założyciel Antoine Ribon, już świętej pamięci, tak? Czyli to jest coś, co on gdzieś próbował pogodzić cele ekonomiczne, jeszcze wtedy w latach 50., 60. nie wiedział jak, a gdzieś to teraz się realizuje. Dobra, słuchajcie, zanim wrócimy tam do głównego pokoju, to chciałby... Kto z Was chciałby podzielić się efektem naszej rozmowy na forum? Czyli być naszym speakerem. O, tu sama organizacja troszeczkę kuleje. Powinniśmy zrobić samoorganizacyjnie, to zrobić wybory bez kandydata, tak? Czyli ponieważ nikt się nie zgłasza, to po prostu za głos opowiedzieć, dlaczego chciałabym, żeby na przykład, nie wiem, była na przykład Małgosia speakerem, bo wydaje mi się, że ma szerokie horyzonty i dużo też doświadczenia i tak fajnie to ogarnie i dużo uporządkowanie w sobie. Ja to kasuję. Osobiście tego nie czuję, ale lubię wyzwania, więc generalnie jak coś czuję, to od razu się zgłaszam, żeby odciążyć pozostały zespół. No jednak tutaj nie zgłosiłam się, co rzadko mi się zdarza. Więc jeżeli ktoś jakby czuje lepsze kompetencje czytania w taki sposób wykresu, to byłabym usatysfakcjonowana. Ale jeżeli nie, no to wyzwanie podejmę, aczkolwiek w skali od 1 do 10, jakbym miała powiedzieć, jak to czuję, to na 3, nie? Dobrze, będziemy wszyscy z tobą, chyba że jest ktoś, kto czuje mocno, że może jest lepsza kandydatura. Jeśli nie, to ja uruchamiam kończenie pokoi. Jest tak ustawione, że po minucie ten pokój zostanie wyłączony i zostaniecie przywróceni do Zostaliśmy brutalnie wyrzuceni z naszego pokoju. My też. Miała być jeszcze minuta na jakieś te toki, a tak nie ma nic. Andrzeju, jesteś wyłączony, wymutowany. Tak, to miało działać. Nawet tłumaczyłem w swoim pokoju ludziom, że za minutę zostaniemy rozłączeni. Więc ustawienia w Zoomie coś nie zadziałały, za co bardzo przepraszam. Tak, oszustwo takie małe. Taka niespodzianka. To była intencja, że minuta będzie na taki wrap-up. Dobrze, Aniu, oddaję tobie głos. Mi głos, tak? Nasza dyskusja była taka dosyć ciekawa moim zdaniem.
wyszliśmy od pełni, że kojarzy nam się właśnie ze spójnością, ze zgodnością tego, co jest wewnątrz organizacji oraz tego, co jest na zewnątrz organizacji jako podmiotu. Pojawiło nam się takie fajne sformułowanie, jakie małe ja, czyli ego i duże ja, czyli dusza. Z tym nam się też łączyła właśnie szczerość, bezpieczeństwo, zaufanie. Czy chcesz się podzielić czy jakimś ekranem? Już się podzielę. Moment. Dobry pomysł. Wesprze. Już momencik. Share the screen and share. O, czy widzicie moją mapę? Tak. Dobra, nie wiem, czy mi się udało wszystko wychwycić. Dokładnie to, o czym rozmawialiśmy, bo tak troszeczkę miałam też trochę wrażenie, że popłynęliśmy. Szczególnie mieliśmy dylemat, jak pełnia wspiera cel ewolucyjny i jak cel ewolucyjny może wspierać też pełnię. Myślę, że tutaj Piotrze, może ty potem przejmiesz i troszeczkę rzucisz trochę światła na ten temat. Ale tak jak tu mówiłam, mówiliśmy o właśnie o spójności, o zgodności, o szczerości, o bezpieczeństwie i zaufaniu. Też padło takie pytanie, czy o wartości i kompromisy, czy turkus to jest kochaj albo rzuć. Pojawiło się też takie, że niekoniecznie, że to może być skala szczerości, coś nam tam pasuje, jakieś wartości nam pasuje, kilka nam nie przeszkadza, a jeszcze inne nas bolą. No i to jest po prostu jakby sami w sobie musimy rozważyć, które przeważają. I jeszcze co ciekawe tutaj też o tych wartości i do kompromisów doszliśmy do tego wniosku, że zachowania są kluczowe, a nie podmiot. I że na organizację lepiej patrzeć właśnie przez pryzmat tego, co oni robią i przypisanie ich do odpowiedniego koloru, niż wzięcie koloru i na siłę próbowanie wtłoczenie w ten kolor tej organizacji. I jak pełnia wspiera samoorganizację właśnie poprzez samo zaufanie, pełnia też ułatwia samoorganizację. I tutaj też ciekawe, my, ja jako samozarządzanie i ja, my jako pełnia. Wsparcie dla ewolucyjnego celu. Tutaj Grzesiek właśnie powiedział, tu jest jeszcze, mi się źle przekleiło, przepraszam, bo to jeszcze pełnia ułatwia poddanie się samoorganizacji, ale odnośnie właśnie celu ewolucyjnego, to nasza pełnia zgrywa się z pełnią organizację. Spełnią organizacji i ciężko, żeby było inaczej. Właśnie to łatwiej dążyć, jeżeli to się zgrywa, łatwiej dążyć do wspólnego celu ewolucyjnego. I właśnie turkus to nie jest rewolucja, tylko bardziej właśnie zmiana, czy tam dążenie do turkusu. To nie jest właśnie rewolucja, tylko zmiana. I jeszcze tutaj taka myśl nam przyszła, że pełnia ja ma wpływ na pełnię my i odwrotnie i oba wpływają na cel ewolucyjny. I tu mam pytanie do chłopaków, z którymi byłam w pokoju, czy któryś może ktoś chce coś dodać na ten temat? Albo coś pominęłam, coś mi umknęło? Andrzeju, Mariuszu, Grześku. Cisza. No to chyba wszystko. Mieliśmy pewną dyskusję co do celu, zmian i tak dalej, natomiast patrząc z perspektywy pełni, to o czym rozmawialiśmy tutaj jest ujęte, to rozróżnienie też podkreślaliśmy, że nie tylko jest pełnia ja i pełnia nie tylko odnosi się do ja, ale odnosi się też do my, do organizacji. I to było dość istotne. Tak. To myślę, Piotrze, że wypełniliśmy swoje zadanie i mogę oddać głos Tobie. Dobra, to może jeszcze zakończyć czarowanie. Teraz ja się podzielę moim ekranem. Dobra, widzicie już mój ekran? Mhm. Dobra, super. Więc
Ja będę tylko pokazywał ekran, natomiast zaproszę Małgosię, żeby go omówiła. Okej, tak ustaliliśmy. Więc jeżeli chodzi o ewolucyjny cel, to jakby zgodnie większość nas tutaj zaczęło się od gwiazdy polarnej, czyli że to jest takie miejsce, w którym podążamy. Natomiast jakby tutaj po lewej stronie regenerowanie, reagowanie na zmiany, zmieniające się okoliczności, czyli ten cel pozwala nam zmienić perspektywę w jednym obszarze. Później jest kolejna jakby patrzenie pod względem energii, która się jakby w zespole jakby, no trudno mi się jednak omawia czyjeś notatki, szczerze mówiąc. Natomiast powiem tak od tego, co pamiętam, tak będzie mi łatwiej. Więc mieliśmy takie kilka przemyślenia, dwa wątki się pojawiły, jeżeli chodzi o cele. Jeden cel to jest taki na zewnątrz, czyli w jaki sposób komunikujemy się z klientami i jakby słuchamy tego, co oni chcą otrzymać, czyli i modyfikujemy, czyli jest takie słuchanie i modyfikowanie celu za pomocą całego zespołu, czyli tutaj się pojawił też taki wątek, gdzie jedna z firm sprawdzała, jakie mają kompetencje i na podstawie tego jakby przygotowywali kolejne rozwiązania, czyli mapa kompetencji istniejące i aspiracje, czyli że ten cel ewoluuje nie tylko ze względu na potrzebę na zewnątrz, tylko też na wewnątrz. Czyli możemy też patrzeć pod względem tego, jaki mamy zespół, w jaki sposób dogadujemy się i w jaki sposób komunikujemy. Czyli mamy jeden obszar, ale jednak ten obszar jest modyfikowany za pomocą rozmów, czyli takiego dla mnie to jest, jakby nie dodaliśmy tego, ale ja to tak w takiej formie rozumiem, czyli samoorganizacja, bo tak na dobrą sprawę sami narzucamy sobie zmianę kierunku w trybie rzeczywistym, słuchając tego, co nam jest przynoszone z zewnątrz i z wewnątrz. I te cele mogą być nie dosyć, że jakby kilkufazowe, czyli jakby jaką chcemy być organizacją, ale też w jaki sposób chcemy, nie wiem, komunikować do klienta, jaki produkt tutaj możemy sobie zaproponować za pomocą słuchania i modyfikacji jakby od razu, nie? Nie wiem, czy pełnia wspiera komunikację, a tutaj są jeszcze dodatkowe zapisy. Nie wiem, czy tutaj ktoś z moich... Może Andrzej, Daniel, Paulina, Rafał lub Piotrek chcą coś dodać, bo tak jak powiedziałam wcześniej, wydaje mi się, że tutaj omówiłam. Na końcu się też taki wątek pojawił a propos, czy ewolucyjny cel może istnieć bez pełni i bez samoorganizacji. Tutaj Paulina wypowiedziała, że to jest taki początek, który inicjuje pozostałe działania. Jak tak słuchałam wypowiedzi Pauliny, to tak mi się pojawiło, że to jednak chyba w moim odczuciu jednak to razem działa lepiej, bo jeżeli jesteśmy w stanie jako organizacja zmienić cel i jakby ewoluować te cele, no to my musimy się świetnie dogadywać i my musimy jakby czuć się razem dobrze, żeby tutaj iść w jakimś wspólnym kierunku. To jest moje zdanie, aczkolwiek fakt jest taki, że zawsze musi być gdzieś ten początek. I jeżeli mogę prosić, to no, że tutaj Piotr dokończy, o czym zapomniałam? Nie, Małgosiu, ja nie czuję, że zapomniałeś o czymkolwiek. Świetna robota, dziękuję Ci bardzo. Ja przestanę już szerować i oddam głos trzeciej grupie. To ja zapytam, bo wcześniej nie zdążyłam, czy może ktoś z mojej grupy by chciał omówić tę mapę? Dobra, ty na pewno zacznę szerować. Teraz przechodzimy do pokoju samoorganizacji. Tak. Dobra, no to nikt się nie zgłasza, więc ja omówię tą mapę, którą udało nam się stworzyć. Czy widzicie mój ekran? Tak. Dobra. To, co mnie zaskoczyło teraz przy omawianiu ewolucyjnego celu, powiedzieliście, że wyszło wam, że jakby ewolucyjny cel jest podstawą do
samoorganizacji i pełni. Natomiast my stwierdziliśmy, że właśnie samoorganizacja jest taką podstawą do pełni i do ewolucyjnego celu, bo ciężko tak naprawdę bez tej samoorganizacji myśleć właśnie o jakimś ewolucyjnym celu, czy właśnie o tym, o pełni, o tym, żeby być tak naprawdę takim, jakim się jest, jeżeli ktoś z góry coś nam narzuca. Także myślę, że to w ogóle ciekawa konkluzja nam z tego wyszła. Oprócz tego, no to stwierdziliśmy, że oczywiście samoorganizacja to brak hierarchii formalnej, ale że mamy tutaj różne role, że jednak zostaje taki lider formalny, który szczególnie tutaj w takich początkowych okresach, gdzie mamy nowe osoby w turkusie, wspiera na przykład rozwiązywanie konfliktu, ale w takim sensie, że on wskazuje, że pracujemy w turkusie i że właśnie każdy jest odpowiedzialny za zarządzaniem konfliktem. Oprócz tego mamy też liderów nieformalnych i coachów. To, co jeszcze się kojarzy z samoorganizacją, no to dalej płaska struktura, brak stanowisk i elastyczne role, wzajemna inspiracja i synergia, wolność, trudność w organizacji i pójście do przodu, to było powiedziane jako takie wyzwanie, czyli że przez to, że mamy taką wolność, że nie mamy takiego szefa, który nam narzuca z góry obowiązki, to co mamy konkretnie robić w tym momencie, czy też nie podejmuje trudnych decyzji, no to właśnie tutaj czasami jest taka trudność, że stoimy w miejscu, za bardzo nie wiemy jak iść do przodu. Ogólnie, że właśnie ta wolność, którą uzyskujemy, jest też dużym wyzwaniem, no i jest trudna właśnie dlatego, bo wolno wszystko. Oprócz tego, no to samoorganizacja, czyli uczciwość i też odpuszczanie czasami swoich racji, ale czasami też właśnie takie spojrzenie na zespół i na inną osobę. Okej, tutaj widzę jeszcze, że samoorganizacja, stwierdziliśmy, że jest chyba najbardziej namacalna i najlepiej poznana w stosunku do innych filarów turkusowych i chyba się też o niej najwięcej na ten moment mówi. Wiąże się już z coachingiem, to już wcześniej się pojawiło. Co jest też ważne w samoorganizacji, to mówienie wprost. Przez to często się zdarzają konflikty, o dużo częściej niż w takich standardowych organizacjach. Każdy jest też odpowiedzialny za dbanie o relacje i za rozwiązywanie tego konfliktu. Natomiast to, że ten konflikt pojawia się częściej, to też stwarza to, że nie ma tego przysłowiowego słonia w pokoju, czyli że mamy taką oczyszczoną relację i atmosferę, mimo że oczywiście jakby konflikt, no to dużo emocji, wiadomo, to zawsze jakieś tam jest wyzwanie. Jeżeli chodzi o praktyki, no to wymieniliśmy tutaj otwarte rozmowy o konfliktach i o trudnych sytuacjach, możliwość decydowania, podejmowania decyzji, ale nie tylko jakby w kontekście naszych obowiązków, ale też ogólnie, jeżeli chodzi o organizację. Wspólną rekrutację i przygotowanie do rekrutacji, w takim sensie przygotowanie zespołu do rekrutacji, takie wspólne decydowanie w ogóle o stanowiskach. Ustalanie wysokości wynagrodzeń, testowanie wolności przez nowe osoby, słuchanie siebie nawzajem. Pozytywnym akcentem będziemy już kończyć. I nie wiem, Piotrze, chcesz coś dodać jeszcze na podsumowanie? Nie, myślę, że tak. Znaczy, ja straciłem połączenie. W ogóle się dziwię, że powróciłem, więc się w ogóle cieszę, że jeszcze bałem się, że
to, że ja straciłem połączenie, to rozwaliło całe spotkanie, więc, więc ominęło mnie to, co przed chwilą było powiedziane. Natomiast ja was, ja wam ogromnie dziękuję za to spotkanie. Mi osobiście dało to ogromnie dużo radości, bo było bardzo interaktywne. Pierwszy raz użyliśmy breakout roomów, więc też jestem ciekaw waszego feedbacku. Zachęcamy do wypełnienia ankiety, czy to było dobre, czy nie, czy chcemy tego więcej. Więc jeszcze raz dziękuję, zatrzymuję teraz recording.